Najbardziej tajemniczy życiorys, jaki mi się udało znaleźć, jeśli chodzi o artystów. Nie ma nic, nie ma nic. Jest zestaw nagród, jest zestaw tego wszystkiego, co robisz jako twórca, jako grafik, jako reżyser, scenarzysta, reżyser. Natomiast nie ma nic, co było wcześniej. Więc chciałam się ciebie zapytać od początku, jak wspominasz swoje dzieciństwo? Oj, no... Urodziłem się na Wildzie, mieszkałem przez 63 lata na Wildzie, ale tak pamiętam dzieciństwo z Dębca, gdzieś tak rejestruję. Urodziłem się na Garczyńskiego-Prądzyńskiego, ale w lat 59 roku rodzice otrzymali jedno z pierwszych mieszkań w ogóle spółdzielczych. To był pierwszy blok kupiony przez spółdzielnię Cegielskiego. To było właśnie na Dębcu. Ta ulica nazywa się Bukowa i za tym blokiem były pola. Nie było już nic. Także można było skakać z balkonu. Wprost to robiliśmy, bo mieszkaliśmy na parterze, skakaliśmy wprost z balkonu w żyto, można powiedzieć. Dębina nie była odgrodzona, nie było drogi dębińskiej, więc dzieciństwo spędziliśmy w Dębinie. I rzeczywiście coś takiego jest, to często opowiadam, że mieszkałem w dużym mieście, ale de facto wychowałem się w Dębinie. Nie czułem wielkiego miasta, czułem za to piękną przyrodę, starodrzew do Rzecza, który trochę był zaniedbany w okresie przedwojennym. Były słynny przecież słynny park z dużą historią, XIX-wieczną przecież. Ale po wojnie ta Dębina była zdewastowana tak naprawdę. Nie inwestowano i wszystkie stawy, wszystkie stare dęby. Myśmy tam w zasadzie spędzali dzieciństwo. Ja się nie czułem, że mieszkam w wielkim mieście. Czułem, że mieszkamy zupełnie w jakiejś enklawie. Rzeczywiście tak jest. I to na pewno rzutowało gdzieś na to, co bym chciał robić w życiu, w przyszłości, bo chciałem robić dwie rzeczy. To też często o tym mówię, że albo chciałem być leśniczym, albo chciałem robić to, co robię w tej chwili. Tak. A kiedy nastąpił ten wybór? Ten wybór nastąpił bardzo wcześnie, bo dużo rysowałem, już tak świadomie rysowałem już tak 9-10 rok życia, że już miałem te kilkanaście lat, 12-13, to już było rzeczywiście takie rysowanie ostre. I to już sobie gdzieś tam upatrywałem, że to jest to, co mnie interesuje. Twórcą filmów nie, chociaż też taki szczególny przypadek przypominam sobie właśnie z ulicy Bukowej z Dębca, że myśmy jako jedni z pierwszych mieli telewizor Belweder. I pamiętam, że przychodziła do nas cała ferajna z podwórka, żeby oglądać te słynne, jakby dozowane delikatnie przez państwo komunistyczne czy Disneya. To też pamiętam, że wtedy koledzy siadali na dywanie i się oglądali te rzeczy. Nie, absolutnie, że będę filmowcem, absolutnie bym na to o tym nie myślałem w ogóle, bo to jest jeden z takich dziwnych przypadków, które się zdarzają w życiu i te przypadki kreują następne przypadki, także to nie. Chciałem rysować, to na pewno. Ale nigdy nie robiłeś takich książeczek? Nie. To jest nie, absolutnie nie. To jakby było poza jakby... Czy jakby nawet na pytanie, czy byłem zafascynowany filmem animowanym, nie. Sądzę, że oglądałem to jako normalny odbiorca. Interesował mnie bardziej rysunek. To rzeczywiście. Rysunek i malarstwo. Potem to rzeczywiście przeszło jakby w takie zainteresowanie już rzeczywiście malarstwem. A co z tym zainteresowaniem zrobiłeś? To znaczy, chodzi mi o to, czy chodziłeś do normalnej szkoły? Tak, takiej? Tak, nie. Przede wszystkim rysowałem bardzo dużo. Miałem jakby jakieś duże doświadczenie, bo rzeczywiście poświęcałem temu bardzo dużo czasu. Miałem falstart, oczywiście liceum plastyczne, i to ten falstart jakby zmienił troszeczkę losy moje. Rzeczywiście tak było i trochę dostałem w tyłek od życia, ale nie żałuję tego absolutnie. I może dlatego, że nie poszedłem taką klasyczną drogę liceum plastyczne studia, tylko miałem, że tak powiem, pewien zakręt w życiu, to się stało to, że się zajmuję filmem. Właśnie to jest ten przypadek, który powoduje jakby następny. No, nie dostałem się do liceum plastycznego. Podjąłem się, że tak powiem, uczyłem się zawodu.
Przez wiele lat byłem robotnikiem, takim rasowym robotnikiem. Szkoła średnia. Oczywiście, żeby to nie jest tak, że straciłem kontakt, bo wbrew pozorom, właśnie pracując zawodowo, ucząc się, razem z moim przyjacielem Leszkiem Sikorskim, z którym mieszkaliśmy na jednym podwórku, mieliśmy swoją małą pracownię i cały czas uprawialiśmy to malarstwo. Leszek miał bardzo podobny życiorys jak ja. I po kilku latach żeśmy startowali na malarstwo i zawsze mówimy, że udało nam się w 50%, bo Leszek nie dostał na to malarstwo, skończył profesora Skupniewicza. Mnie to zajęło trochę dłużej czasu i wtedy ruszyło poznańskie studio i można powiedzieć, że nie zostałem malarzem, ale zostałem, że tak powiem, filmowcem. No właśnie, studio, telewizyjne studio filmów animowanych powstało w 1980 roku oficjalnie, zostało wtedy otwarte. I ty już byłeś w tej pierwszej ekipie. Ja byłem w ekipie tej dzisiejszej perspektywy, to można powiedzieć, że rzeczywiście, ale ja trafiłem do studia na wiosnę 82 roku po odwieszeniu prac w telewizji po stanie wojennym. Nie mogłem brać udziału w naborze w 80 roku z przyczyn bardzo rodzinnych, po prostu czekałem za mieszkaniem. Miałem dostać mieszkanie, pierwsze w życiu i jakby to determinowało to, że nie chciałem ryzykować. Nie stanąłem do, że tak powiem, konkursu, ale w 82 roku powiedziałem dosyć. Wyznaczyłem sobie takie cele, mając 26 lat, że jednak chcę robić to, co chcę robić. I trafiłem do studia, zostałem przyjęty przez dzisiejszą szefową i wtedy też Ewę Sobolewską. No, spotkałem świetnych ludzi, którzy zaufali mi. No i tak rozpocząłem karierę aspiranta do zawodu filmowego. Pamiętam, kadrowiec na Strusia w telewizji kilka razy mi zadał pytanie, czy jestem świadomy, co ja robię, ponieważ przechodziłem z dobrej pensji, bodajże to było wtedy 1200 zł na 300. Tak, na gotowość. To były tak zwane, to były słynne gotowości, prawda, wtedy jeszcze branży, że miałeś tę gotowość i on się dziwił, że jak to jest, że podejmuje taką decyzję, że z 1300 czy 1200 zł podejmuje się, że tak powiem, od zera pracy za 300 zł. No ale to dla mnie było ważniejsze wtedy. Chociaż sytuacja nie była jakby komfortowa, dlatego że żona była w ciąży i rzeczywiście to był taki krok. Taki krok no, dosyć ważny, ale miałem już to już była granica, której uważałem, że jak nie zacznę tego robić to, co chcę robić, to będzie już za późno. A do tej pory mówiłeś cały czas, że chciałeś rysować, malować. No tak, oczywiście szedłem do studia filmowego z perspektywy, że no, z tym rysunkiem, z animacją będę miał, to oczywiście jest inny rysunek. Ale liczyłem na to, że będę się rozwijał. Oczywiście mając takie, a nie inne przygotowanie, poradziłem sobie świetnie. To znaczy też trafiłem na świetnych ludzi i jakby współpracowałem od razu z dobrymi reżyserami, bo zawsze mówię, że uczyłem się zawodu tak naprawdę takiego świadomego zawodu u Hirka Neumana, u Macieja Ćwieka. Maciek Ćwiek był świeżo po dyplomie. Hirek już był doświadczonym, najbardziej doświadczonym reżyserem w poznańskim studio. No i jakby koledzy wyczuli u mnie ten potencjał, jakby te umiejętności, jakby które można wykorzystać i jakby bardzo szybko to potem poszło. Bardzo szybko robiłem scenografię z Jadzią Drzewińską. Oczywiście rozpoczynałem od tych najprostszych stanowisk, ale to poszło bardzo szybko. Także zająłem się z animacją, byłem asystentem reżysera, zdobywałem kolejne kategorie zawodowe w tych zawodach, bo oczywiście to był taki czas, że stawaliśmy, że tak powiem, staraliśmy o kategorie. W każdym zawodzie filmowym były te kategorie, które wyznaczały jakby nie tylko prestiż i umiejętności, ale wyznaczały również konkretne pieniądze, prawda? Ta kategoryzacja była. Także to dosyć szybko poszło i drogą normalną, po też zgodnie z, jakby z przyjętymi zasadami, po trzech asystenturach pozytywnie ocenionych przez komisję i tak dalej, miałem prawo debiutować i tak się, że tak powiem, stało, bo debiutowałem w 1989 roku. Także ta moja droga też często o tym mówię studentom, że
że to jest też dobra droga tego typu, prawda? Że zaczynałem od tego aspiranta, stanowiska aspiranta zawodowego i jakby przechodziłem rzeczywiście w animacji poznańskim studio, przeszedłem wszystkie szczeble jakby warsztatowe, jakby w każdym odcinku produkcji, tak? Także to było bardzo duże doświadczenie i współpracowałem z kilkoma reżyserami, którzy jakby mieli zupełnie różnili się też podejście do filmu. To jest bardzo cenne, bo asystent reżysera, animator jednak pełni w pełnym stopniu rolę współpracownika i jakby podlega jakby pewnej wizji twórcy. Ale to z kolei uczy warsztatu i to było cenne. I to są doświadczenia, które do dzisiaj uważam, że z nich czerpię. Ta różnorodność współpracy przede wszystkim uważam, że też współpracy z ludźmi to też jest szalenie istotne, prawda? Bo pracując w różnych konfiguracjach, jednak człowiek w tym zawodzie filmowym styka się z ludźmi. To jest też jest ważne i to jest też jeden z ważnych elementów, które mówię studentom, że reżyser to jest również, to też jest człowiek, że są ludzie, którzy pracują dla jego wizji, że jeżeli reżyser spełnia się w tym, to musi pamiętać o tym, że ci, którzy pracują dla niego, wykonują zawód, prawda? Wykonują zawód. I w filmie animowanym, gdzie reżyser ma ambicje, prawda, zrobić coś ponad przeciętną, no to musi przekonać swoich współpracowników, ta ciężka praca, ten ciężki nakład, ta czasochłonność jakby jest ważna. I też musi wciągnąć. I ten stosunek do ludzi, umiejętność współpracy jest też szalenie istotna. To jest jakby ważna cecha, nie tylko w dużej fabule, prawda, w dokumencie, kiedy się zarządza naprawdę dziesiątkami aktorów i setkami statystów i całą ekipą, ale w animacji, w takim nawet kameralnym zespole, to też trzeba by tworzyć taką atmosferę, żeby ci ludzie mieli też satysfakcję, prawda, z tego. Nie tylko z tego, że są w czołówce, ale że i miałem szczęście do takich ludzi, bo rzeczywiście te moje filmy, ta moja technika była dosyć warsztatowo czasochłonna. Wymagałem od ludzi, którzy ze mną współpracowali, dużych umiejętności. Tacy to ludzie byli, bo rzeczywiście dużo rysowałem w moich filmach i dużo animowałem. To są duże ilości, ale nigdy by producent mi nie wyraził zgody, żebym rysował film na przykład 2 lata. To było w ogóle niewykonalne. Także miałem znakomitych współpracowników o dużych umiejętnościach. Przyszedłeś do tego studia jako samouk właściwie? Tak, jako samouk. Ewa mi zaufała. A jak wyglądała weryfikacja? Przyszedłeś, zgłosiłeś się i co? Tak, po chwili rozmowy Ewa na mnie spojrzała i mówi: w porządku, niech pan... Ale przyszedłeś z jakąś teczką, czy nie? Nie. I to był przypadek. I to był właśnie o tym przypadku. Ten przypadek polegał na tym, że kiedy już miałem dosyć tej... Ostatnim moją taką stanowiskiem technicznym, to ja zarządzałem kilkudziesięcioma ludźmi. Byłem takim 20 parę osób i miałem serdecznie już dosyć. Jakby, ale cały czas jakby kontrolował. Co to była za praca? Byłem majstrem. Majstrem czego? Majstrem ogólnobudowlanym. No, tak. I pewnego dnia jakby wiedząc, mówię, chciałem w ogóle, to już było jakby kres. Oczywiście rysowałem i tak dalej. Szukałem pracy i wysiadałem, byłem na rozmowach. Mówię, pójdę rysować cokolwiek, pójdę do deski, cokolwiek, przy desce, cokolwiek. I wysiadłem na Dębcu z tramwaju i mówię, kurczę, nabór był rok temu, jestem spóźniony. Ach, zajrzę, zaczęło padać. Naprawdę zaczęło padać. I ja mówię, co mi szkodzi? Przejdę na drugą stronę pętli i wejdę. Wszedłem do studia i zostałem 40 lat. Także przywitała mnie Ewa. I widocznie zdobyłem jakieś jej zaufanie. Kazała mi po prostu przyjść na taką krótką próbę. Próba wypadła dobrze i tak się potoczyło. I to jest ten przypadek. To jest ten przypadek, że zaczęło padać. I mówię, budynek studia był dosłownie 50 metrów, więc co mi szkodzi?
A nie pomyślałeś wtedy, że na przykład może warto iść na studia? Tak, również też myślałem. Tak, ja zdawałem oczywiście na studia, ten pierwsze nieudane malarstwo, ale no, tak jak mówiłem, musiałem sobie odpuścić w pewnym momencie, bo żona studiowała w systemie dziennym i potem jednak odpuściliśmy, dopóty ona nie skończyła studiów. Nie? I jakby przyszedł ten moment i podjąłem taką decyzję. Także jeszcze z Ewą jest, w ogóle z Ewą to jest kolejny przypadek i kolejna anegdota, tak? Bo Ewa mnie przyjęła do pracy, zaufała i zresztą sądzę, że to zaowocowało, że tak powiem, pozytywnie. To jej decyzja przyjęcia mnie do pracy, jako była wtedy szefową studia. I proszę sobie wyobrazić, że po 10 latach, 82, po 10, 12 latach, zupełnie przypadkowo, okazało się, że jesteśmy bliskim kuzynostwem. Nasze babcie były siostrami. I myśmy o tym w ogóle nie wiedzieli. To jest szczególna anegdota. Mieliśmy ulubionego wuja, który mieszkał, mieliśmy studio na Alei Niepodległości, który mieszkał niedaleko. Jak często parkowałem, no to wuj Władysław kiwał mi przez okno, czołem wuju, czołem. No i pewnego dnia w studio jestem na korytarzu, idzie wuj. Myślałem, że idzie do mnie, nie? A mówię, czołem wuju, co robisz? A mówię, jak co robisz? Idę do Ewy. Ja mówię, jaki Ewy? No mówię, do Ewy Sobolewskiej. Mówię, znasz ją? Mówię, no przecież to jest twoja kuzynka, ja zwątpiłem. I myśmy poszli do gabinetu, do Ewy, był szok. Nie? Szok. Także to jest takie, to są takie właśnie historie. No. No, ale studia się upomniały o ciebie, czy raczej ty sobie... Tak. Już uważałem, że pracując, mając już duże doświadczenie, poznałem profesora Urbańskiego, który pracował w studiu jako reżyser. Także tutaj jakby nie miałem wątpliwości, że trzeba to, że tak powiem, wykształcenie uzupełnić. I rzeczywiście tak się stało. No i ukończyłem studia. Dyplom rzeczywiście już zrobiłem. Dyplomem było, dyplom na dyplomie, filmem, przepraszam, filmem dyplomowym były kuplety Toreadora. I pracę teoretyczną też pisałem z zakresu filmu. Magisterską, normalną pracę u profesor Jolanty Dąbkowskiej-Zydroń, już nieżyjącej, pisałem o specyfice języka filmu animowanego. Mając jakby doświadczenie także, że dyplom był rzeczywiście stricte w materii filmowej. No ale był na Wydziale Wychowania Plastycznego. Tak, bo jakby nie chcąc rezygnować z pracy w studio, studiowałem na Wydziale Wychowania Plastycznego, żeby móc po prostu pracować zawodowo, bo no, były pytania, czym nie chciałbym przejść na inny wydział, w inny system, ale no, jednak uważałem, że praca zawodowa, miałem bardzo dużo pracy i ona przynosiła mi też jakby pewne profity finansowe, wiadomo. Ale naprawdę miałem bardzo dużo, nie narzekałem. Ja miałem przez studio miałem bardzo dużo zawsze pracy i miałem kontakt z profesorem, też chodziłem jakby nadobowiązkowo do profesora Rubańskiego, także tutaj absolutnie nie mam żadnych... To co chciałem od szkoły, to rzeczywiście uzyskałem. I od razu zacząłeś uczyć też zaraz po tak, jak byłem jeszcze asystentem, to mi profesor Urbański zaproponował pracę. Profesor Neumann obecnie wyjeżdżał na kontrakt do Ankary, na uniwersytet. No i profesor do mnie przyszedł, czy by nie chciał zastąpić Hirka. I muszę powiedzieć, że miałem tyle pracy, spełniałem się, że reżyserowałem swoje własne filmy i tak dalej, że tak, ale profesorowi zależało i w sumie no, z dzisiejszej perspektywy no, to też decyzja była też słuszna. Wspomniałeś profesora Urbańskiego, to bardzo znacząca postać w twoim życiu. I w życiu, myślę, wszystkich animatorów poznańskich. Tak. Jak się to odcisnęło na tobie, ta znajomość? Jaki miało to wpływ na twoje wszystkie decyzje, na to, jakim dzisiaj jesteś reżyserem? No to przede wszystkim ta decyzja, że profesor przyszedł do mnie, że jakby
na tyle się znaliśmy ze studia, że też zobaczył we mnie twórcę czy człowieka, który jest w stanie jakby pracować ze studentami. To jest też ważne, prawda? Że on doświadczony, bo profesor Urbański był niekwestionowanym twórcą nauczania animacji w szkolnictwie wyższym, nawet na poziomie jakby w Europie. To 57 rok przecież w Krakowie otworzył pierwszą pracownię rysunku filmowego. I rzeczywiście jako pedagog, no niekwestionowane osiągnięcia. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że to rzeczywiście była postać, jeśli chodzi o edukację pierwszoplanową. To jest pierwsze. Drugie, no widocznie to, co robiłem jako reżyser, pomimo, że to był trochę inny biegun, też satysfakcjonowało go jako artystę, że może mi powierzyć taką rolę. I to jest to, oczywiście, że tak jest, że to była dosyć taka postać mocna, silna, taka bardzo wyrazista, bym powiedział. I to, co dzisiaj mogę powiedzieć jeszcze, to że niektóre elementy tej metodyki kształcenia, które rzeczywiście on sobie wypracował przez lata, ja też przeniosłem. To jest fakt, że niektóre, czy profesor Muszalski, czy ja, bo myśmy jakby najbliżej byli profesora, Maciej Ćwiek na początku, potem my z Piotrkiem, no to rzeczywiście te pewne elementy zachowałem, bo one są bardzo cenne, one są rzeczywiście, pomimo nowoczesnych narzędzi przetwarzania obrazu, rejestracji, nawet animacji, to te pierwotne ćwiczenia, które dzisiaj realizuję, gdzieś tam te doświadczenia, metodyka kształcenia profesora kontynuowana jest, ale oczywiście jest nowy kontekst, to są nowi młodzi ludzie, ale wiele rzeczy jakby takich fundamentalnych to po jakichś tam zmianach jakby zachowałem i rzeczywiście tak jest. Ja prowadzę pracownię obowiązkową podstaw animacji dla pierwszego roku i generalnie zajmuję się rysunkiem, animacją w szkole klasycznej, jakby za to odpowiadam, za ten obszar kształcenia, bo mamy ten obszar kształcenia bardzo, że tak powiem, ułożony. Każdy z nas odpowiada za jakby pewne spektrum działań wynikających z techniki, prawda, że chcemy tym studentom przekazać jak najszerszą wiedzę. Mi przypadła ta rola, że w związku z tym, że zawsze rysowałem, uprawiałem animację klasyczną, szeroko pojętą, związaną jakby z rysunkiem, no to tą rolę. I tak u profesora, zresztą bardzo wcześnie profesor Urbański, kiedy byłem asystentem, bardzo wcześnie profesor Urbański oddał mi te ćwiczenia rysunkowe. Tak? Jakby już nie prowadził korekt, studenci byli do mnie kierowani i rzeczywiście po kilkudziesięciu latach również powieliśmy ten pomysł, że prowadziłem samodzielnie, pierwszą pracownię, którą prowadziłem samodzielnie, była pracownia rysunku filmowego w szkole. Także gdzieś to echo tego pomysłu z 57 roku zostało również przeniesione do poznańskiej uczelni. Te pierwsze ćwiczenia to są takie ćwiczenia rudymentarne, bo nie jest tak, że do szkoły przychodzą studenci przygotowani. Te próby animacyjne, one są jakby bardzo skromne. No i jakby w moim obszarze to jest nauka od podstaw animacji klasycznej, warsztatu, samego procesu. Potem wprowadzam ich w świat języka filmu i języka animacji. To są dwa różne języki, one się nieraz przenikają, nieraz są bardzo bliskie sobie, ale jednak te różnice są. I ta rola moja polega na wprowadzeniu. W zasadzie podstawy animacji to wprowadzenie, taki pierwszy ważny dla nich, jakby uświadomienie ich podstawowych środków wyrazu, którymi będą kreować, a więc ruchu, czasu, wyczucia ruchu, czasu, tempa, rytmu. To są takie podstawowe rzeczy na pierwszym roku. Jak ty szedłeś na rozmowę z Ewą Sobolewską, tę pierwszą rozmowę, postanowiłeś sobie, że spróbujesz, może się uda dostać do studia filmów animowanych, to jak to właściwie sobie wyobrażałeś, że będziesz robił właśnie Disneya? Nie, nic sobie nie wyobrażałem i było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, że bardzo mi się spodobały rozwiązania Hirka, prawda, i szukanie tej nowej formy i Macieja, eksperymenty. I to mi od razu przypadło, że tak powiem, do gustu, pomimo, że nie miałem żadnego doświadczenia filmowego, ale czułem potencjał, jakby tak to jest. To znaczy, nie byłem aż tak surowy, bo jednak bardzo dużo malowałem, bardzo dużo czytałem,
I jakby te doświadczenie jakby miałem, ale trafiałem zupełnie w nowy obszar, tak, jakim był dla mnie film, którego nie znałem, jakby też intuicyjnie czułem, że postać Hirka, że postać Macieja, że te poszukiwanie, ten eksperyment. Zresztą poznańskie studio takie było, prawda? Trzeba przyznać, że to, co też często mówimy, co piszemy, często piszemy, czy w książce, że to jednak absolwenci profesora Urbańskiego, że ta pierwsza kadra, ten fundament poznańskiego studia, prawda, te pierwsze roczniki, to jednak one ukształtowały wizerunek artystyczny studia poznańskiego. Przez te półtorej dekady to rzeczywiście to byliśmy my. A to była szkoła bardzo, że tak powiem, otwarta. Nie tylko ze względu na samą postać profesora Urbańskiego, jego awangardowe podejście do animacji, ale również szkoła miała świetny klimat, jeżeli chodzi o sztukę współczesną, prawda? Poznańska szkoła. I to gdzieś to wszystko razem się dobrze zazębiło, że rzeczywiście myśmy w tym Poznaniu eksperyment, pomimo żeśmy nawet robili filmy dla dzieci, dla młodego odbiorcy, to jednak to był eksperyment. No, Hirek zrobił świetny Katar, no przecież na tamte czasy Katar, czy cała seria muzyczna, prawda, która była ewenementem w skali europejskiej, przecież świetne tytuły powstały, one się do dzisiaj przecież bronią. I ten eksperyment, to poszukiwanie Ola Korejwo, no mógłbym tych nazwisk bardzo dużo wymieniać i to rzeczywiście ukształtowało. Jeżeli się mówi o poznańskim studio, co charakteryzuje poznańskie studio, to charakteryzuje ta szalona różnorodność plastyczna i dobry poziom plastyki, właśnie dobry poziom plastyki i umiejętność poruszania materii. I to była, jakby byłem, materia, to było to clue metodyki kształcenia profesora Urbańskiego, prawda? Że on uważał, że można wszystkim poruszać, że trzeba odnaleźć w każdej materii można odnaleźć jej jakby potencjał kinetyczny, prawda? I dlatego to, co on sam robił, te nitki, sól, papierki, czyli wycinanka, to rzeczywiście tak było. I te elementy, to wspominałem wcześniej, a więc te metodyka kształcenia, te podstawowe rzeczy, jak Piotr Muszalski ma kolorową sól, ma piasek, również wycinanka, prawda? To są te rzeczy, które one są bardzo proste w warsztacie, nie są, że tak powiem, kosztowne, ale wymagają jednak dużej wyobraźni, prawda? Od studenta, że on potrafi dwa wydarte papierki zamienić w blok motyla. To nie chodzi o to, bo można wziąć kamerę i skręcić tego motyla. My cały czas studentom mówimy, to nie chodzi o odtwarzanie rzeczywistości, bo po to są szybkie kamery, ale to, żeby widz kupił, że to jest motyl, a ty animujesz dwoma zwykłymi papierkami, a to przecież, i to jest jakby, to jest źródło, to jest podstawa animacji, kreowanie ruchu, tak? O czym się w tej chwili zapomina i to ubolewam nad tym. Ja byłem niedawno jurorem na Etiudzie Anima, 2 tygodnie temu w Krakowie. Rzeczywiście coś tak jest z animacją, że w tej chwili młodzi ludzie budują piękne kadry, ale to się nic nie rusza. To są piękne, wystylizowane ilustracje, wysmakowane, ale tam nie ma ruchu. Tam jest natłok przekazu werbalnego i to, co było podstawą, więc budowanie dramaturgii, budowanie emocji, czy przekazu komunikatu podstawowego za pomocą kreowanego ruchu i to jeszcze kreowanego w sposób autorski, prawda? No tego nie ma i tego mnie jest żal. I dlatego staramy się to robić tutaj w szkole i uważamy, to trzeba przyznać, że nasi studenci animują i to podlega weryfikacji. Często mówimy sprawdzam na różnych warsztatach czy na pokazach i wiemy, że robimy to dobrze, że uczymy ich animować. Obrazek na osi czasu, prawda? Ilustracja na osi czasu z dźwiękiem to nie jest dla mnie film. To jest jakiś produkt audiowizualny i to ubolewam i to jest jakby tą manierę, bo to jest maniera, ona jest widoczna w animacji od pewnego czasu, prawda? I dlatego młodzi ludzie mogą sobie robić 9-10-minutowe filmy, jak oni nie animują. Student, który do nas przychodzi, od razu ma pokorę i szacunek, bo jeżeli wie, że 10 sekund trzeba robić, kurczę, miesiąc, żeby to było dobre 10 sekund, to on jakby wie, z czym to się je, prawda? I jak potem sam odkrywa, że to jest ciężka robota, ale że to jest pewne wyrafinowanie, prawda? Zawsze mówimy studentom, że taka autorska animacja, która zawiera w sobie nie tylko ten intelektualny bagaż, czyli scenariusz, ale przede wszystkim umiejętność animacji, umiejętność projektowania. Czyli zawieramy w tym jednym geście wiele rzeczy.
I ta osobowość musi być. Bo to nie ma zmiłuj, że przy tak wielopłaszczyznowym myśleniu o obrazie, o montażu, o plastyce, o narracji, o dramaturgii, o rytmie, no to człowiek wychodzi, tak? Wychodzi. Ale żeby to mu wyszło, on musi być do tego przygotowany. I on musi to oczywiście robić z jakąś pasją, ale musi to robić jakby ze świadomością środków wyrazu. Ja to zawsze podkreślam też studentom, bo przychodzą z takim pewnym bagażem animacji w sieci. Tak? Wszyscy w tej chwili animują, wszyscy robią komórką, wszystko można zrobić. I to jest piękne. Tak? To jest piękne. Nie ma monopolu, każdy może robić. Ale ja robię taki prosty eksperyment. Każę wyłączyć dźwięk. I ich się wszystko sypie. Oni nagle widzą, że tam dźwięk prowadzi narrację, że dźwięk trzyma, że nagle obraz staje się nieczytelny. A ja mówię, no przecież może pokazujemy im klasykę animacji, gdzie nie pada żadne słowo i mamy świetne filmy. Mamy filmy, które mówią o bardzo poważnych problemach egzystencjalnych człowieka i ten komunikat jest czytelny, ale tam nie pada żadne słowo. I oni nagle otwierają oczy. No mówimy, tak, bo to jest animacja, to jest język animacji. Słowo to jest słuchowisko radiowe. Środkiem dla słowa to jest słuchowisko radiowe i teatr. Słowo nie jest przypisane do animacji, prawda? I to są takie proste rzeczy, które i oni wtedy widzą, że rzeczywiście, że to, co jest animacją, niby animacją, przestaje być animacją. Zwykłe przesuwanie. Przesuwać potrafi każdy, ale animować już nie. Prawda? Jest tych, oczywiście tych poziomów umiejętności animacji jest kilka. I oni od pierwszego roku jakby już po pierwszym ćwiczeniu widzę tą satysfakcję, prawda? Miałam proste ćwiczenie. Pierwsze ćwiczenie, które przychodzą studenci, jest bardzo proste. Że za pomocą wyłącznie ruchu, bez dźwięku, mają mi opisać przedmiot, że albo ma być szybki, albo łagodny, albo, że tak powiem, czy ten przedmiot będzie ciężki, czy ten przedmiot będzie lekki, czy ten przedmiot będzie zwiewny. Proste przymiotniki, które każdy zna, potrafi opisać, tak? Ale oni mają opisać to wyłącznie ruchem, prawda? I nagle widzą, że to wymaga, taka prosta rzecz wymaga umiejętności. Ja wtedy mówię, musicie to przejść, bo jeżeli będziecie za 2-3 lata chcieli na dyplomie zrobić złożony komunikat, będzie wam na czymś zależało, na przekazaniu pewnej myśli, no to nie możecie się bać animować. Nie możecie się bać animować, bo inaczej tego komunikatu nie zbudujecie. A nie będziemy budować w tej szkole komunikatu za pomocą lipsingu i tekstu. No i takie jest nasze credo w poznańskiej uczelni i na razie jesteśmy wierni. Oczywiście ja nie mówię, że nie zdarza się dialog, tak? Nie zdarza się, ale jeżeli już ten dialog ma być, to on musi być bardzo świadomy. Użycie świadome dialogu będzie z czegoś wynikało, nie tylko z tego, że mamy zbudować dialog między bohaterami, nie, bo to jest za mało, prawda? Więc jeżeli już są na dyplomie, pada słowo, czy to jest narrator, czy no to jest to ważne, jest to jeden ze środków, ale bardzo istotny, prawda? Jest coś tak, no, często mówię, jeżeli już nie możesz tego narysować, prawda? No to no, trzeba się zastanowić. Także są takie przykłady użycia, ale one są jakby szczątkowe. Słowo nie jest przynależne animacji. Animacji jest przynależna materia w ruchu. Po prostu. Jaka ona by nie była. Ta filozofia animacji w tej szkole wynika wprost z tego, co żeście wypracowywali na samym początku, od tego 1980 roku, tak, w studiu filmowym. Tak, też. Też, bo jakby to rozumienie materii i rozumienie ruchu, no to przecież to jest byśmy serii muzycznej nie zrobili, prawda? Byśmy serii muzycznej nie zrobili. Przecież... Tak, ja tu właśnie pokazywałem tydzień temu studentom, dyrygowałem, prawda? Zrobiłem partyturę muzyczną, musiałem rozpisać, przecież nie mam wykształcenia muzycznego, ale musiałem ten, że tak powiem, nie było komputerów, więc trzeba było, że tak powiem, rozebrać dźwięk na całą muzykę, rozebrać, jakby stworzyć własną partyturę z własnych znaków. Ja to studentom zawsze pokazuję, dyryguję, że na stole montażowym trzeba było łapać te synchrony, rozebrać utwór i trzeba... I to zawsze też ich polecam i tą metodę, dlatego że można kliknąć w komputerze i uzyskuje się na osi czasu, że tak powiem, przebieg, prawda, muzyki. Ale kiedy się tak słucha tego utworu, który chce się zrobić i którym jest człowiek zainspirowany, i go tak
nicuje przez 3 dni, no to poznaje jego konstrukcję, prawda? Bardzo się, że tak powiem, poznaje każdą nutkę i to jest jakby cenne w tej robocie warsztatowej, prawda? A czy to od początku było też i tak, że studio filmowe w Poznaniu miało być w opozycji do tego, co się działo na przykład w Semaforze i w innych studiach filmowych, w Bielsku-Białej? Nie, no założenie było takie, że telewizja, jakby polityczne założenie, jakby ekonomiczne było takie, że ma powstać największe studio filmowe w Polsce, stricte telewizyjne, bo inne, wszystkie studia do tej pory były studiami ministerstwa, podlegały urzędowi kinematografii. A to w związku z tym, że jakby telewizja była, że tak powiem, finansowała i tak produkcję, 100% produkcji seriali w Polsce, zresztą emitowała to, no to sobie, że tak powiem, jakby założono taką koncepcję, że powstanie w Poznaniu studio własne, ich telewizyjne, które będzie rzeczywiście produkować filmy dla telewizji. Nie, jakby nie było tu żadnej opozycji. To trzeba przyznać, że to jakby w sposób naturalny się układało. No ta opozycja artystyczna, ten kierunek artystyczny powstał z tego, czym mówię, że przyszli młodzi ludzie po szkole Kazimierza Urbańskiego i jakby z pewnym bagażem. I poza oczywiście Chirkiem, tak? Bo Chirek jest zupełnie ewenement, bo tak naprawdę pierwszym dyplomem animowanym w poznańskiej szkole to był Chirka dyplom w 1977 roku, wyliczanka. Chirek robił to w Semaforze, a dyplom robił profesor Antoniego Zydronia w Zakładzie Psychofizjologii Widzenia. Także jakby rzeczywiście Chirka droga jest jeszcze inna, ale potem Chirek dołączył do zespołu w szkole w 1985 roku przyszedł. Już po 5 latach prowadzenia, tak po 5, Chirek przyszedł w 1985 roku. Ja chciałabym się jeszcze Ciebie zapytać o taką rzecz. Studio filmowe realizowało serię. Ty w te serie wchodziłeś i było to i Kołakowskiego bajki, to były też właśnie te Eine kleine Nachtmusik. A jakie były twoje własne wybory? Czy były takie sytuacje, że ty przychodziłeś z jakimś pomysłem, który chciałeś zrealizować, bo jakiś temat cię zainteresował i mogłeś? Nie miałem takiej sytuacji, dlatego że no, debiutowałem już. Nie debiutowałem z Maćkiem Ćwiekiem w Kropka Wyrzeźnik, znak zapytania. Zresztą no, piękny film, też do dzisiaj się broni. Ale myśmy potem weszli rzeczywiście w dużą produkcję serii muzycznej. No i jak już, jak tak powiem, wciągnęło, no to po sukcesie kupletów i po przede wszystkim po sukcesie Ronda Allegro, pierwszej części, no to już poszło, że mam zrobić jednak całą część, potem wszystkie części, potem się okazało, że ten film był rozpoznawalny, więc poproszono mnie jeszcze na końcu, żebym zrobił jakby całość. Każdy z nich funkcjonuje, te wszystkie 4 części. Można zobaczyć Eine kleine w poszczególnych częściach, ale również powstała 5. wersja, czyli tak zwana pełna serenada. Przy małym tam zabiegach kosmetycznych to się wszystko, że tak powiem, zmontowało i to. No i potem zrobiłem jeszcze Alhabrę w międzyczasie, ale potem od razu też o Kołakowskim pomyślałem. Także tak to poszło rzeczywiście, no proponowano mi ciągle, żebym coś tam robił, także że nie złożyłem jakiegoś autorskiego rzeczywiście projektu, tylko ciągle siedzieliśmy w tym głównej produkcji, rzeczywiście tak było. Pytam o to dlatego, że zastanawiam się, czy to studio i cała ta działalność to jest taka oaza spokoju, czy to jest miejsce także, w którym ma swój udział rzeczywistość pozastudyjna, czyli na przykład to, co się dzieje za naszymi oknami? No, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o taki kontekst, to złożyłem taki projekt. Złożyłem, ale niestety nie. No i czuliśmy, że to jest, że to nie będzie odpowiedni projekt, także nie dostałem dofinansowania. A coś więcej powiesz o tym? To jest historia ten projekt się nazywa Ławeczka. Osią była starsza pani, która przychodziła do parku i miała nauk palenia papierosów i wokół tej pani
rozgrywały się różne sytuacje, jak to w parku bywa. Także dosiadali się kibole, dosiadł się ksiądz odcinku. Także takie spektrum zjawisk i sytuacji, które że tak powiem, już od paru lat obserwujemy. No ale może się zrobi kiedyś tak. A w którym to roku było? Kiedy to sporządzono? Złożyłem w zeszłym roku, pracowałem nad ławeczką. Przygotowałem je, chyba rok czasu też przygotowałem wcześniej ten projekt. Ale to jeszcze może zrealizujemy. To jest taki pomysł, że on ma 13 epizodów i można zrobić tego średni metraż, ale można zrobić spokojnie 13 odcinków. Także takie tytuły jak o hipokryzji, o kurduplach w polityce, o krasnoludkach i kurduplach. Także takich parę było tam. Ale to. No, w jakimś sensie odpowiedzią na rzeczywistość były bajki Kołakowskiego, które są takimi opowieściami uniwersalnymi. No tak, to można na pewno. I dlatego jak robiłem, zaproponowano mi Leszka Kołakowskiego, bo mi zaproponowano na początku, żebym zrobił od razu, historia Kołakowskiego jest taka, że zaproponowano mi pierwszemu, żebym zrobił tę podstawową bajkę, jak szukaliśmy Lajloni. Zrobiłem projekt. To był 96 rok, kiedy zrobiłem projekt. I potem myśmy się zorientowali, że to nie ma sensu, żebym robił, jak szukaliśmy Lajloni, dopóty nie zrobimy w ogóle podstawowych bajek, prawda, z tej serii. I to było rzeczywiście, bo ja mówię, wrócę do tego, jak zrobimy i będę robił jakby ten film w kontekście do tego, co powstanie. I to była słuszna decyzja. Odłożyłem, jak szukaliśmy Lajloni i wybrałem sobie O wielkim wstydzie. Tak? Bardzo mi się to podobało. I to, co mówisz, że one są uniwersalne. I również to też jest ciekawe doświadczenie, bo po raz pierwszy współpracowałem ze scenarzystą, z Jankiem Zamoyskim. Prawda? I to też jest, też zawsze opowiadam studentom, że to była też ciekawa współpraca, ponieważ trochę zaiskrzyło między mną a Jankiem, dlatego że ja przyjąłem taką zasadę, że w samym tytule bajek, że 13 bajek Kryzysalonii dla dużych i małych, uważam, że to jest bardzo ważne. Tak? I jak mówiłem z Jankiem, bo Jankowi się wydawało, że Janek mówi, to trzeba zrobić w klimacie wojny wietnamskiej, tego biednego żołnierza. Ja mówię, nie, mówię Janek, nie. Ja to widzę jako XVIII wiek, właśnie taki klimaty żołnierzyka ołowianego, że żeby o tym opowiedzieć, ja mówię, trzeba jakby zbudować, mówię, taką narrację, która na tym pierwszym poziomie, że młody człowiek, młode dziecko odbierze ten film emocjonalnie, ale jakby zrozumie tą jakby podstawową jakby założenie literackie, no, czy tą osnowę tej bajki, co można nazwać to jakby w przełożeniu, przekładając na język filmu, no, fabułę. No i tutaj była różnica zdań między mną a Jankiem, że ale jakoś my się dotarli i rzeczywiście zrobiłem to w takiej konwencji takiej baśni bardziej, prawda? O poważnym problemie. Można to odbierać rzeczywiście na różnych płaszczyznach, ale bardzo, bardzo dbałem o to, żeby w tej warstwie narracyjnej ten młody widz zrozumiał, czy on wszystko to, co Kołakowski miał na myśli, z tego komunikatu, że tak powiem, wziął, to zawsze jest trudna odpowiedź. No sądzę, że nie. Sądzę, że w tej warstwie może emocjonalnej bardziej. Ale też również, to też uważałem, że nie można zniekształcać, wszystkie dialogi, które są w filmie, są oryginalnymi dialogami Kołakowskiego. Też uważałem, że tutaj nie można sobie ani na milimetr, że jak ma być oryginał, to niech ten oryginał będzie. To jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą o tym, że przekazie, prawda, werbalnym. No to jest właśnie taki przykład, że przy tego typu adaptacjach, przy takim mistrzowskim, że tak powiem, pisaniu literatury, no to właśnie trzeba użyć, tak? Trzeba jakby, to słowo jest ważne, tak?
zwłaszcza w tej historii tego biednego żołnierza. I to jest trafione, no, czytał narratorem Zbigniew Zapasiewicz, świetni aktorzy. Także też to było fajne przeżycie, jakby poznawcze też, tak, że poznałem Zapasiewicza. Też była świetna anegdota też związana z tym filmem. Mianowicie graliśmy to w starcie i reżyserem dźwięku, może to nie jest informacja jakby znana szerszej publiczności, ale znakomitym realizatorem dźwięku jest Pszczółka Maja. Słynna pani, która podkładała gdzieś Pszczółkę, jest świetnym realizatorem dźwięku przede wszystkim. No i tych aktorów miałem na godzinę umówionych. No kiedy przyszedł asystent, mówi, że jest mistrz Zapasiewicz, jest już, czeka, to ja otrzymałem informację, że niestety, ale z pewnych sytuacji konfliktowych pani rycerz nie poprowadzi mistrza, także ja będę prowadził mistrza, więc mnie, coś tam było na rzeczy, ja oczywiście przyjąłem tą informację i w dużym, że tak powiem, takim no, poczuciu wagi mistrza Zapasiewicza musiałem cofać 3 razy, bo mistrz Zapasiewicz, że tak powiem, świetnie czytał, że tak powiem, z dużym rozmachem, a jednak animacja to ale znakomicie przeczytał, to zresztą widać, słychać w filmie i świetnie to przeczytał, świetnie to zrobił. Jeszcze jeden wątek musimy poruszyć. Wydział animacji. To chyba było też spełnienie jakiegoś tak. Twojego marzenia. Tak, to było spełnienie marzenia nas wszystkich. Rzeczywiście to jeszcze się zaczęło od tego, że zawsze animacja w szkołach plastycznych była traktowana, nawet w filmówce nie ma kierunku animacja, tylko animacja w filmówce jest również na efektach specjalnych i animacja, prawda? No i my, mając takie doświadczenie, pozwoliliśmy sobie na otworzenie kierunku unikatowego, żeśmy wsadzili tu dużo pracy, potem kierunek animacja i w zasadzie to były takie ambicje, no żeby się usamodzielnić. Tak? Myśmy pracowali, animacja była zawsze na w Zakładzie Psychofizjologii na początku, w Katedrze Intermediów, potem na Wydziale Intermediów. No i myśmy taką decyzję podjęli kilka lat temu, że mamy, czujemy się na tyle silni, że na tyle kompetentni, że jesteśmy w stanie jakby poprowadzić. Rzeczywiście to się spełniło. 2014. Tak, to się spełniło. Jest to profesor Marcin Bedysza, ówczesny rektor, też jakby ma duży wkład, bo jakby nam zaufał. I to była dobra decyzja, trafiona decyzja i rzeczywiście, tak mówiłem, wielokrotnie sprawdzamy umiejętności studentów, tak? Mówimy sprawdzam, nie w Polsce, mówimy sprawdzam w Europie, na świecie. I naprawdę studenci sami widzą, mają satysfakcję, prawda, że absolutnie żadnych kompleksów, tak? Że naprawdę robią dobre rzeczy. I to nas bardzo, że tak powiem, satysfakcjonuje, bo to jest to zwieńczenie kilkudziesięciu lat pracy. I to uważamy w tych kategoriach jakby dwóch. Tego, jakby sukces złożyły się jakby dwie kategorie. Pierwsza to myślenie o tym, jaka jest rola profesora czy akademika, tak? Że rozwija, że on musi siebie rozwijać, ale rozwija to, co tworzy. To nie może być martwe. To, że musieliśmy się starać, że musieliśmy zmieniać programy, żeśmy je weryfikowali, no służyło nie nam, ale służyło studentom też. Tak? I to była ta pierwsza machina, która jakby nas mobilizowała, że widzieliśmy te pozytywne skutki, prawda? Te satysfakcje. Przecież to nas kosztowało dużo pracy. Przecież każdy, kto uczy w szkolnictwie wyższym, wie, co to jest utworzenie kierunku, którego nie ma, lub wydziału, prawda? To jest raz. Drugim elementem, z którego by się to nie udało, to zespół. To zespół. Właśnie nam się w Poznaniu udało to dlatego, że myśmy pracowali zespołowo, że nie jesteśmy takimi egocentrykami, bo każdy artysta jest jakimś egocentrykiem, ale nam to się udało zbudować, bo mieliśmy zespół, wiedzieliśmy, do czego zmierzamy. I to sobie, że tak powiem, to jest zasługa wszystkich kolegów, całego zespołu. I to nam się naprawdę udało. No nie udało się to nigdy na przestrzeni ani Warszawy profesora Szczechury, ani u szacownego profesora Kuci, że wszyscy się znamy, prawda? Ani w Krakowie się nie udało. Udało się to tu w Poznaniu się udało. Właśnie to tu.
to tu się udało i to jest jakby, to jest cenne. To jest i tu, jak często mówię, to ta poznańskość tu wyłazi. To jest tak, to wychodzi. To muszę powiedzieć, że ta praca u podstaw taka i to rzeczywiście tak jest, że to jednak jest coś tam jest, w tym gdzieś to zostaje.